Witajcie kochani, z tej strony Maciek, to jest kanał Nowa Erlego. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj odpalamy serię Harry'ego Pottera po raz pierwszy na tym kanale. Ja postanowiłem, że nie będę kupował zestawów z poprzednich serii, skupię się tylko i wyłącznie na 20-leciu Lego Harry Potter, czyli ta nowa seria, która wyszła w tym roku ze złotymi figurkami. I tutaj będziemy sobie tworzyć nasz Hogwarts Polyjuice Potion Mistake, a na polski to będzie chyba pomyłka z eliksirem wielosokowym. Mamy tutaj cztery figurki, w tym jedną złotą Harry'ego Pottera, więc od razu kupując ten jeden z najmniejszych zestawów serii, mamy złotego Harry'ego Pottera. Jeżeli ktoś tylko chce Harry'ego, no to nie musi wydawać dużo pieniędzy, żeby go mieć. Cóż, my widzimy się za chwilę, zaraz sobie otwieram pudełko i będziemy robić recenzję. Zostańcie ze mną, do zobaczenia. Tak, pudełko prezentuje się z bliska, zaraz sobie to wszystko otworzymy. Bardzo ładna grafika, a zresztą w Harry Potterze zawsze te grafiki były ładne, tak prezentuje się to z drugiej strony. Oczywiście figurki mamy tutaj złotego Harry'ego Pottera, mamy normalnego Harry'ego, Hermione oraz Rona, ale możemy sobie zrobić również, zamieniając główki z Harry'ego Gregorego Goyla oraz z Rona Vincenta Grabe'a, a z Hermione, zakładając jej głowę kota, możemy zamienić ją w kota, tak jak to miało miejsce w filmie. Do tego mamy też dwie losowo wybrane kolekcjonerskie karty. Ciekawe, jakie będą tutaj. Nie wiem, czy uda się zebrać wszystkie. Podobno jest z tym problem, ale nie to teraz jest najważniejsze. Dobra, otwieramy to sobie. Pudełko idzie na bok. Mamy dwa worki. Arkusz naklejek, który będzie nam tutaj robił za lustra. No i możemy zobaczyć od razu, jakie mam karty. Nie jestem w stanie wam powiedzieć, kto to jest. Dobra. Jest też widać złoty Harry. Klocki w kolorze tan, czyli w moim ulubionym kolorze. Instrukcja. Słabej jakości papier. No i cóż, tak to się prezentuje. Ja zaraz do was wracam ze złożonym zestawem. Do zobaczenia. Zestaw o numerze 76386, czyli pomyłka z eliksirem wielosokowym, jest już zmontowany i prezentuje się on w ten oto sposób przed wami. Jest napakowany akcesoriami, napakowany figurkami oraz do tego fajną konstrukcję. Zestaw składa się z 217 elementów, a zapłacić za niego musimy 89,99, jeżeli płacimy cenę katalogową. W większości jednak sklepów możemy dostać go o wiele taniej. Na skład tego zestawu, oprócz konstrukcji, która jest konstrukcją modułową, możemy sobie ją doczepić do nowych zestawów z Hogwartu i rozbudowywać sobie nasz Hogwart, składają się cztery figurki, w tym ta złota Harry'ego Pottera, która no, na pewno z czasem będzie zyskiwała na wartości, więc chociażby przez ten fakt warto jest rozważyć zakupienie tego zestawu, jeżeli myślicie o tym, żeby w przyszłości zarobić jakieś pieniądze na tym secie. Na pewno złoty Harry Potter tutaj będzie odgrywał jedną z głównych ról. Oczywiście aspektem kolekcjonerskim tutaj będą czekoladowe żaby. Tile, które dostajemy randomowo w zestawach, przy otwarciu zestawu. Nie wiemy, co się w nich znajduje, więc to też jest takie losowe i jestem ciekaw, czy w ogóle komuś się udało zebrać wszystkie, czy jest to tak łatwo, czy jednak są jakieś tile, które są trudnymi do zdobycia. Tutaj mamy, jak widzicie, Dumbledora, jak mniemam, oraz Rowenę. Jeżeli są to inne postaci, proszę powiedzcie mi o tym w komentarzach. Dobra, przejdziemy sobie może najpierw do konstrukcji. A konstrukcja z bliższej perspektywy prezentuje się w ten oto sposób. Mamy tutaj pomieszczenie, oczywiście mamy tutaj piny, które możemy sobie doczepić do kolejnych konstrukcji z innych setów Harry'ego Pottera. Ja oczywiście zamierzam skompletować sobie cały Hogwarts, więc spodziewajcie się kolejnych setów już niebawem. I co tutaj mamy? Mamy łazienkę, mamy też toaletę, która jest naprawdę bardzo fajnie tutaj zrobiona. Prezentuje się ona w ten sposób. Mamy takie bardzo ciekawe drzwi. Bardzo mi się to podoba. Mamy tutaj wszystko, co potrzeba, co jest niezbędne do tego, żeby toaleta funkcjonowała. I cóż, chyba tyle
można o tym powiedzieć. Do tego mamy trzy złote krany. Oczywiście tutaj ten element w środku będzie nam obrazował łazienkę w Hogwarcie. Mamy również tajne przejście do komnaty tajemnic, a dostajemy się przez odchylenie tej środkowej części łazienki do góry. No i tutaj jest przejście do komnaty tajemnic. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję tej łazienki, również bardzo dobrze to wygląda. Mamy tutaj trzy naklejki, które obrazują nam lustro. I wygląda to całkiem sympatycznie. Nie będę się tutaj spierał o to, że o, naklejki, że B, że F. Po prostu tutaj akurat jest to dobrze rozwiązane. Mamy trzy proste naklejki, które całkiem łatwo jest nakleić i tyle w tym temacie. Co mi się tutaj podoba? Oprócz tego, że fajnie to jest wszystko odwzorowane, to warto, przynajmniej z mojej perspektywy, zwrócić uwagę na elementy, które są tutaj wykorzystane. Jestem fanem tanowych klocków w kolorze jasnego tanu i uwielbiam wszystkie elementy tak naprawdę. Nie wiem dlaczego, po prostu tak mam, że lubię te tanowe klocki. Mamy tutaj naprawdę kilka ciekawych elementów. Mamy tutaj te takie palisadki i powiem Wam szczerze, że przy składaniu tego zestawu zastanawiałem się nad tym, czy nie kupić po prostu ich więcej i wykorzystać te elementy sobie do jakichś tam przyszłych moców i konstrukcji, więc będę na pewno to rozważał. Jeżeli chodzi o tył tej konstrukcji, prezentuje się tak, oczywiście jest to część ściany Hogwartu. Mamy tutaj wpasowane te cegiełki, które mają fakturę właśnie cegły, które też bardzo lubię notabene. Do tego mamy tutaj takie okienko. Prezentuje się to prosto, ale uważam, że bardzo ładnie to wygląda i tak minimalistycznie, ale bardzo fajnie. Oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, możemy sobie doczepiać tutaj kolejne części Hogwartu. Na górze również mamy części, tak jak w modularach, gdzie możemy sobie doczepić kolejne piętro na przykład i rozbudowywać dalej Hogwart. 217 elementów ten zestaw posiada w sobie. Według mnie jest kilka fajnych elementów, chociażby te złote krany i jak dla mnie te tanowe klocki, te drzwi tutaj również są ciekawym elementem i uważam, że za cenę 89,99 naprawdę warto, nawet dla konstrukcji, chociaż wiadomo, że tutaj figurki grają główną rolę. Dlatego teraz przejdziemy sobie do figurek. Figurki prezentują się w ten oto sposób. Zaczniemy może od złotego Harry'ego Pottera, który oczywiście jest tutaj w tym złotym, mydlanym kolorze. Nie najfajniejszym, ale również wygląda to bardzo fajnie i naprawdę nie można narzekać. Dostajemy tutaj tą złotą podstawkę również, żeby to wszystko fajnie się komponowało i prezentowało. Co więcej można powiedzieć o figurce Harry'ego Pottera? Nie posiada on dwóch wyrazów twarzy. Ma tylko jeden wyraz twarzy, ale to tutaj nie jest istotne. Oczywiście cały na złoto i 20 lat Lego Harry Potter z tyłu na pleckach jest zadrukowane. Dostajemy również złotą różdżkę. Oczywiście druga jest w zapasie, więc też fajnie. No i tak, złoty Harry Potter, tak jak wspomniałem już wcześniej, będzie z czasem zyskiwał na wartości, więc chociażby dla złotego Harry'ego Pottera warto jest mieć ten zestaw. Drugą figurką, którą tutaj mamy, mamy figurkę Rona Weasleya. Tutaj ma taką przerażoną buźkę, ale możemy sobie zamienić na jednego z panów ze Slytherinu i po prostu odgrywać Ronem postać zupełnie inną. Jeżeli chodzi o Hermione, również dwa wyrazy twarzy, prezentuje się to tak. Wszystkie te stroje są takie same, jeżeli chodzi o Slytherin. No i ostatnią figurką mamy Harry'ego, który taki zatroskany tutaj w tych okularkach swoich. A z tyłu mamy kolejną postać ze Slytherinu, którą możemy sobie podmienić. Tak jak powiedziałem wcześniej, zamieniając sobie, dokupując sobie drugi zestaw, możemy po prostu tych figurek mieć zamiast trzech tych podstawowych, możemy mieć ich 6, włączając w to oczywiście Hermionę z głową kota, która prezentuje się w ten oto sposób. Co też jest fajne, nie jest to zamienna głowa, czyli tylko po prostu jest to nakładka, takie nakrycie głowy z buźką kota, ładnie zadrukowaną również i fajnie się to prezentuje. Hermiona ma tutaj jakiś kociołek. Prawdopodobnie jest to eliksir wielosokowy, no i oczywiście
to, co się miało wydarzyć po wypiciu tego eliksiru u Hermiony, nie powiodło się i zamieniła się w kota. Mamy oczywiście też zapasowe włoski do naszych dodatkowych postaci, więc również to jest fajne. I cóż, tak prezentują się figurki. Podsumowując, czy polecam ten zestaw? Zdecydowanie tak. Ja lubię tutaj konstrukcję i lubię tutaj elementy, które są użyte, więc dla mnie to też jest taki bonusik, bo nie zawsze się tak zdarza, że kupując te zestawy mniejsze bądź najmniejsze, konstrukcja ma jakieś znaczenie i ma na przykład fajne elementy. Zazwyczaj tutaj znajdują się dobre figurki i na nich się skupiamy, kupując te sety. Natomiast tutaj jest fajnie z jednej i z drugiej strony, czyli mamy dobre figi i mamy ich dużo. To raz, bo mamy aż 4 figurki oraz, tak jak wspomniałem już wcześniej, możemy sobie zamieniać Rona, Hermiona oraz Harry'ego na Hermionę jako kota, na Krabiego oraz Goyla ze Slytherinu. I do tego mamy oczywiście czekoladowe żaby, które również są istotną częścią tych setów, ponieważ możemy kolekcjonować wszystkie sobie te karty. I żeby mieć je wszystkie, zakładam, że trzeba też mieć każdy z tych setów. Do tego, żeby oczywiście zebrać wszystkie złote figurki, musimy zakupić ten set, żeby mieć złotego Harry'ego Pottera. No chyba, że kupimy sobie go osobno. Czy polecam? Tak jak wspomniałem wcześniej, zdecydowanie tak. Dla mnie rozpoczynam swoją przygodę z Harrym, tak jak wspominałem również wcześniej, przy holu zakupowym i gdy pokazywałem wam ten zestaw. Jest to mój pierwszy zestaw Harry'ego Pottera i zdecydowałem, że zmontuję sobie cały tutaj ten Hogwart. Nie będę skupiał się na tych wcześniejszych, chociaż tam też są fajne zestawy, ale będę sobie tutaj składał ten nowy modułowy Hogwart z Harry'ego Pottera. To wszystko ode mnie na dziś. Dajcie znać oczywiście w komentarzach, co sądzicie o tym secie, czy macie go, czy planujecie kupować również inne, czy może tego nie planujecie kupić, a planujecie kupić inne, oczywiście dawajcie znać w komentarzach. My widzimy się wkrótce, oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć!